jest taki duch, słuchajcie, nasz fabryczny. Opowiem wam moją historię. Ponad 60 lat temu, kiedy budowaliśmy tę fabrykę, zdarzyła się straszna historia. Pamiętam jak dziś, szedł mi trudne zadanie, ale ja już myślałem o wieczornej zabawie. Po kraka ze mnie. Nadepnąłem na brzeg deski, a ta pacnęła mnie w głowę, aż usiadłem. Widziałem, jak gwiazdy krążą mi nad głową, ale to nie były gwiazdy, tylko niebieskie światła. Kumple otoczyli mnie ciasno, co ja się wtedy wstydu najadłem. Robota niezrobiona, szef rozczarowany. Chłopaki się ze mnie podśmiewują, a na zabawę nie poszedłem. Już o połamanym nosie i drzazgach w czole nie wspomnę nawet. I tak od tej pory krążę po fabryce, ale nie straszę, tylko ostrzegam, żeby nikt nie uległ wypadkowi w pracy. Przez te lata wiele zmian wprowadzono w naszej fabryce. Wiele mądrych zasad bezpiecznej pracy. Czuję, że moja umęczona dusza teraz właśnie może w końcu zaznać spokoju. Brawo, 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 brawo. Brawo! Dusza takiego? Idziemy dalej.